Dzień dobry. Może pociągnijmy troszeczkę jeszcze ten temat odbicia tego słonecznego w wodzie i przyjrzyjmy się tej tutaj sytuacji. Ja tu teraz będę jechał w tył i w przód i spójrzcie na wodę, co się dzieje z tym odbiciem światła słonecznego na wodzie. Co tu takiego charakterystycznego zachodzi? I zaraz sobie to omówimy. Dokładnie. Mamy tu bardzo ciekawą sytuację. Słoneczko tam wygląda zza chmurki i mamy jaskrawe odbicie w wodzie. Teraz, jak słońce schowało się za chmurkę, to odbicie w wodzie zmatowiało. Już nie jest tak intensywne, ono pochodzi z tych tutaj prześwietleń tych chmurek, tak? Bo te jasne chmurki dają w pewnym stopniu właśnie takie oświetlenie wody. Ale nie było tutaj takiej jaskrawości, jak widzimy tutaj, gdy słońce było wychylone. I teraz, jak ono tak przyciemniała ta woda, to znaczy, że co? Że słońce nie pada, tam jest szczelina pomiędzy tymi chmurami i tam jest wolna przestrzeń. To znaczy, że co? Że to słońce tam nie prześwieca? Na pewno by przeświecało, bo teraz jak to przesuniemy te chmurki, ciemno, nadal ciemno. I słońce wychodzi i mamy znowu jaskrawe oświetlenie wody. Sytuacja wygląda mniej więcej tak. Mamy jedną chmurę, mamy drugą chmurę i to są te chmurki. Tak. I proszę Państwa, więc gdzie musi się znajdować słońce, aby jedna chmurka była w stanie je zablokować jego światło. Za chwilę zobaczymy, że to słońce przemieści się tutaj w tą szparę między tymi chmurami i wtedy nastąpi odbicie, które widzi obserwator. Tak? Tam na wodzie będzie to jaskrawe odbicie światła. Jeszcze raz spójrzmy na żywy obraz. Nie ma odbicia. Chlast, pojawia się bardzo jaskrawe odbicie w wodzie. Porównajmy sobie te obydwa obrazy. Tu mamy jaskrawe, tak, takie światło i takie światło. Czyli widać, że coś się dzieje. Nastąpiła jakaś zmiana oświetlenia. Natomiast w tej sytuacji tutaj tegoż odbicia nie obserwujemy, bo wygląda na to, że ta tutaj chmura zasłania po prostu słońce i słońce nie podaje światła na wodę. Na wodę. Zablokowane światło słońca. Jak to jest możliwe? Dlaczego to słońce nie widzi wody, natomiast to słońce widzi wodę? Widzi wodę i dzięki temu następuje odbicie, tak, które widzi obserwator. No więc, drodzy Państwo, w jaki sposób? Tutaj nie mamy nawet możliwości, żeby uwzględnić tak przeolbrzymie odległości do Słońca. Rozumiecie? Więc trudno nam tutaj jest się odnieść w skali, ale jak to możliwe, że tak odległe Słońce o 150 milionów kilometrów stąd, takie Słońce dalekie jest w stanie zablokować mała chmurka, i ta mała chmurka
powoduje odcięcie światła słonecznego na tyle, że nie jest ono w stanie zadziałać na wodzie pomiędzy sobą a obserwatorem. Rozumiecie, o co mi chodzi na pewno, prawda? Tak więc skarb wy moje, jak będziecie nad wodą jeszcze w tym roku, to spójrzcie, co się dzieje z chmurami i ze słońcem, kiedy ono jest zasłonięte i odblasku na wodzie nie ma, a kiedy się pojawia. Ot taka gra. Jeszcze raz dla przypomnienia i przechodzimy dalej. Pokażę wam taki mały obrazek nieba jeszcze nad tą wodą. To będzie ta sytuacja. Najpierw pomału, a potem ją przyspieszymy. I popatrzmy chwilkę. Już mi się nie chce omawiać, co tu jest grane i tak dalej. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o tych przypadkach, że trzeba pamiętać podczas zachodów i wschodów słońca, że tam pod tymi chmurami mieszkają ludzie, co nie? I ci ludzie mieliby naprawdę bardzo fajne widoki nad głową. O, spójrzcie, tam gdzie słońce, tam jest takie jaskrawe podświetlenie tych chmur. Tak to wyglądało, przyspieszone, zobaczmy. Pod spodem dam linka do starego filmu, bardzo ważnego, jak ktoś nie oglądał, to dobrze, żeby się zapoznał, bo tam ciekawe rzeczy omawiamy. Do szczęścia, zdrowia, pomyślności, na razie tyle, pa, pa.